Tu kiedyś był tak zwany plac cyrkowy, a teraz postawili jakiś wieżowiec, który za jakiś czas będzie funkcjonował, oraz rondo, a na środku ronda jakiś dzban. Więc elo velo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj wam opowiem, to o ostatnim starcie w Szutrach Śląskich w edycji zimowej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie miałem okazję przejechać, można powiedzieć, że tylko 50 km, ale jak było widać, dla niejednych i tak było to nie lada wyzwanie. Zresztą patrząc po komentarzach, to niektórzy cieszyli się, że nie wystartowali, bo byłoby dla nich to trochę za trudne. Tego filmu w ogóle miało nie być, miałem nie robić takiego podsumowania, ale patrząc po komentarzach, pojawiło się dużo niewyjaśnionych sytuacji, które chciałbym po prostu sprostować i wypowiedzieć się, jak wszystko przebiegło od samego startu do mety i co było przed i co było po i dlaczego na przykład dzisiaj nie jestem na rowerze, choć jest piękny słoneczny dzień, jest temperatura delikatnie na plusie, a ja dzisiaj idę z buta. No więc zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle tam wystartowałem. Ano dlatego, że jak w edycji letniej w Rybniku wystartowałem w Szutrach Śląskich, zająłem trzecie miejsce i dostałem darmowy voucher na start właśnie w tej edycji zimowej, więc postanowiłem skorzystać, tym bardziej, że miałem parę interesów w Rybniku do załatwienia, więc wszystko się fajnie złożyło. A przy okazji, jak zobaczyłem na relacjach na Instagramie Szutrów Śląskich, że w pakiecie startowym jest taka piękna czapka, więc no nie było wyjścia. Nie było wyjścia, musiałem się pojawić na starcie. Zresztą można było tak naprawdę czapkę odebrać i pojechać z powrotem do domu, ale za wszelką cenę jednak chciałem wystartować, bo lubię zawsze odkrywać coś nowego. O dziwo, jak na edycję zimową pojawiło się bardzo dużo ludzi. Większość osób wystartowało oczywiście na krótszym dystansie, ale też było trochę na dłuższym dystansie wyzwanie, gdzie można było zrobić dwie rundy i przejechać 100 km. Jeżeli chodzi o samą trasę, to start zaczynał się po lesie, później były mieszane tereny, trochę było lasu, trochę było asfaltów, ale nie było ich tak dużo, jakby się wydawało na filmie, bo faktycznie trochę, parę tam skrzyżowań było i mogłoby się wydawać, że było tego dosyć sporo, ale wcale nie. Trasa była bardzo urozmaicona i wedle organizatora powiedział, że takich asfaltów jest gdzieś około 5%. Ja myślę, że mogło być może delikatnie więcej, ale naprawdę niedużo. Od samego początku start traktowałem bardzo, można powiedzieć, rekreacyjnie. Nie jechałem, że tak powiem, na 100% ani na 110%. Jechałem naprawdę bardzo, bardzo zachowawczo. Po prostu jechałem swoje, tak żeby po prostu się za bardzo nie wyziębić, ale też i za mocno nie spocić, tak żeby cały czas jakaś tam temperatura ciała się w miarę utrzymywała na odpowiednim poziomie, aby nie zmarznąć. I tu przejdę może od razu do ubioru. Szybko powiem, że u góry miałem czapkę termoaktywną. Miałem założone trzy warstwy, które już nieraz wypowiadałem się w moich filmach o ubiorach. I na nogach miałem, na początku miałem założone tylko spodnie ocieplane, ale się okazało, że jest minus 3. Jak tylko wyszedłem z auta w tych spodniach, to stwierdziłem, że o nie, jeszcze muszę założyć pod spód kalesony. I do tego założyłem buty SPD, letnie Bontragery Cadence, plus jeszcze skarpetki, nawet dwie pary skarpetek z Merino i do tego jakieś pokrowce z Bontragera, które w ostatnim czasie testuję. I nie są złe, ale na razie jakieś szału nie robią. Jeżeli chodzi o samą trasę, też dużo osób się zastanawiało, jaki rower miał tam przewagę, bo były osoby, które startowały na MTB, na hardtailach, na fullach, a były osoby, które też startowały na gravelu. Powiem szczerze, że tutaj akurat trochę MTB miało delikatną przewagę, szczególnie, że te śniegi były już, powiedzmy, jakoś troszeczkę utwardzone, było dużo nierówności, więc ktoś, kto jechał na sztywnym widelcu, mogło go trochę wytelepać. Ja bym miał idealny rower na tą,
na te warunki, jeżeli bym założył na przykład te opony, co wcześniej już testowałem, opony Continental Race King 29x2.0, myślę, że one by mi się tutaj bardzo, bardzo sprawdziły, ale już nie chciałem przekładać, nie chciałem kombinować, więc pojechałem na Pirelkach Cinturato Gravel Mixed w rozmiarze 700x40. Osoba, która jechała na rowerze marki Cipollini, bardzo, bardzo narzekała na to, że ma za wąską oponę, a miała taką samą jak ja. I to nie zależało od tego, jaka była szerokość, tylko bardziej od tego, jaki był bieżnik, bo bieżnik tam był taki, widać, był bardziej asfaltowy, szybszy i faktycznie no mogło w tych warunkach to się bardzo nie sprawdzić. I na przykład ktoś, kto by pojechał nawet na oponach przełajowych 33, a nie wiem, kontra sliki 45, no to oczywiście, że te przełajówki lepiej by się sprawdziły. Fakt, że kosztem trochę komfortu, ale na pewno byłoby dużo bezpieczniej, jeżeli chodzi o podłoże i o ślizgość, o ślizganie się właśnie na takich mniej więcej warunkach, jak tutaj teraz widać. Jeżeli chodzi o sam rower, to sprawdził mi się ogólnie bardzo dobrze. Napęd wytrzymał, mimo że troszeczkę tam się śniegiem zalepił. Z opony też ani razu nie miałem tam żadnej kraksy na szczęście, chociaż były momenty, że już było naprawdę dosyć ciekawie. Kamera może to nie oddawała, ale były momenty, że no, czułem się mega, mega niepewnie i musiałem trochę przyhamowywać. Zresztą pewnie nie tylko ja. Osoby, które jechały tam na MTB-kach, to też na pewno nieraz musiały trochę przyhamować. Teraz tak, przejdźmy może do tematu dyskwalifikacji. Tam trochę, ja mówiłem DNF. DNF zamiast DSQ. DNF oznacza, że do not finish chyba, tak mi się wydaje, że to jest taki skrót, czyli że po prostu został wyścig nieukończony. Tutaj było DSQ, czyli dyskwalifikacja, czyli po prostu przejechałem dystans, finalny kilometry się nawet by zgadzały, ale ominąłem jeden moment dosyć kluczowy, gdzie trzeba było podjechać drugą hałdę i tam na pewno no, też nie jedna osoba by dużo, dużo straciła, tym bardziej ja z moim nieco większą ostatnio wagą, taką można powiedzieć zimową, plus nieco cięższym rowerem. Więc rower ogólnie ok. Mam jedno takie powoli spostrzeżenie, jeżeli chodzi o odnośnie tego roweru, że tam mam założony w chwili obecnej mechanizm korbowy o długości 170, czyli bardzo mały, jak przy moim wzroście. Ja na co dzień korzystam normalnie ze 172,5 i czuję na podjazdach, jakby ta dźwignia była po prostu za mała i nie mógłbym się jakoś tak odpowiednio napędzić. Może jest to mylne wrażenie, może jest to po prostu przyciąganie tak działa na chwilę obecną, licząc te wszystkie moje i roweru kilogramy, ale no czuję, że na tych podjazdach jest dosyć ciężkawo, mimo że w chwili obecnej już jest początek sezonu, a forma jest nawet dosyć przyzwoita. O, tak bym mógł rzec. Więc podsumowując, dyskwalifikacja, zresztą sam pierwszy co podjechałem na metę i poprosiłem, aby sprawdzili, czy faktycznie wszystko się zgadza, czy jednak coś tam poszło nie tak, jak to mówi zielony. Bo Wahoo, właśnie, a propos Wahoo, bo też dużo osób zaczęło o to pytać, dlaczego nie IGP Sport, tylko Wahoo. Wahoo ostatnio kupiłem, bo była dosyć fajna promocja, więc mówię, zobaczę, jak będzie się sprawdzał Roam V2, czy może będzie dużo lepszy od Bolta V2, może ten Bolt po prostu z racji tego, że jest mniejszy, tańszy, to nie jest jakoś tam super mega doskonały. Mówię tak, na zmianę teraz ostatnio jeździłem IGP Sport i Wahoo Roam V2, a że właśnie miałem IGP Sporta przymocowanego do Eskera 7, a tutaj miałem do staloweczki Wahoo i powiem szczerze, że trochę żałuję. Ogólnie Wahoo miało bardzo dużo ostatnio jakichś aktualizacji, które na przykład bardzo fajnie poprawiły wyświetlanie mapy, są bardziej czytelne. Jest usprawnione menu, które było dosyć proste, ale teraz jest jeszcze prostsze, ale na przykład zauważyłem duży problem z uruchamianiem się i łapaniem sygnału od samego początku. Uruchamianie się w Wahoo zawsze trwało długo i byłem tego świadomy, więc zawsze sobie w domu tam na spokojnie odpalałem, aby on sobie tam się szybko, aby on się wczytał i wychodząc z domu przed klatkę
Powinien w miarę szybko złapać GPS, ale niestety z tym bywa różnie, bo trwa to nawet od 30 do minuty. Jak uda się złapać GPS po 10-15 sekundach, to jest naprawdę święto, więc niestety łachu, coś idzie nie w tą stronę, co trzeba. Nie było doskonale jakieś tam tematy, ale te podstawowe rzeczy nadal kuleją. Jeszcze jedna ważna rzecz, która jest przestrogą na przyszłość, że jeżeli korzystacie z liczników GPS, które mają przeliczanie trasy, to warto je właśnie wyłączyć, bo może być to moment i po zjechaniu nawet delikatnie z trasy może Wam licznik coś na nowo przeliczyć. Bo tutaj przy pierwszej hałdzie na przykład trasa nie prowadziła prawidłowo, ale organizator zapowiadał, że tam będą stałe znaki, pachołki zaznaczone tam na różowo i że trzeba się nimi kierować, to było ok. I w momencie, kiedy się faktycznie zjechało ze śladu, no to łachu wstępnie informowało, robiło te tryryt, że zjechałeś z trasy. Tak myślałem, że było za łatwo. Więc był ten dźwięk, a w drugim tutaj przypadku po zjechaniu z trasy nie było nic informującego, tylko po prostu sobie ten licznik przeliczył trasę i też za bardzo nie było widać śladu tego prawidłowego, więc już po prostu pojechałem ten kawałek i jak już wyjechałem blisko prawidłowego śladu, to dopiero wtedy się kapłem, że coś jest nie tak. Życia. Więc jakby ktoś pytał, łachu już nie ma, już jest nowy właściciel i teraz będę jeździł wyłącznie z IGP Sportem, chyba że nadarzy się jakaś okazja testów czegoś nowego, czegoś ciekawego, które będę mógł się z Wami o tym podzielić, więc zobaczymy. Ale na chwilę obecną IGP Sport IGS630S, nowa wersja oczywiście, powraca na rower. No, więc sprawdziliśmy trasę i faktycznie tam ominąłem, ale mimo że organizator jest bardzo wyrozumiały i że sam się do tego przyznałem, to otrzymałem medal, co mnie bardzo cieszy i było to dla mnie bardzo, bardzo duże pocieszenie, bo jednak troszeczkę mina mi zrzędła, jak faktycznie no, to było potwierdzone, że jest dyskwalifikacja. A jeszcze ostatnio na Q&A ktoś mnie pytał, czy kiedyś nie dojechałem do mety, czy kiedyś zrezygnowałem i mówiłem, że mimo że mam już ze 100 startów za sobą, to nigdy takiej sytuacji nie było. No to voilà, jest pierwsza dyskwalifikacja. Ale biorę to na klatę, to i tak nie miała być jazda na wynik, tylko miała być dla fanów, więc mniej więcej tak było, nie licząc tego, że mi trochę stópki zmarzły, ale no ja niestety tak mam, że moje stopy na mróz są bardzo wrażliwe. Ręce, ja na przykład potrafię jechać bez rękawiczek na rowerze, jak jest tam, nie wiem, plus 2-3 stopnie i jakoś tam powiedzmy do pół godziny, godzinę nawet daję radę, a jak jest już, nie wiem, plus 1-2 stopnie, no to już muszę mocno kombinować z butami, żeby mi nie odmarzły. Na szczęście zaraz po finiszu można było pójść do ciepłego pomieszczenia, zjeść ciepłą zupę pomidorową oraz ciepły, bardzo smaczny bigos. Dodatkowo ci, co wytrwali dłużej, to mogli skorzystać sobie na przykład z sauny. I tam też czekała na nich jakaś tam delikatna impreza. Niestety nie znam szczegółów dalszych, bo mnie na tym nie było. Musiałem się szybko ewakuować i wracać do dzieci. No i tu jeden z wielu widzów zauważył, że coś w moim głosie ogólnie było nie tak. I ja nie chciałem oczywiście robić żadnej dramy i użalać się nad sobą, ale jak już tylko w piątek jechałem do Rybnika, czułem się nie najlepiej. Zresztą w piątek o 18 zakończyłem pracę, wsiadłem w samochód, pojechałem do Rybnika i na drugi dzień rano start. Było po mnie widać faktycznie, zresztą miałem tak zwaną febrę, a febra też zawsze, zazwyczaj u mnie się pojawia w momencie, kiedy bierze mnie jakaś infekcja. Dodatkowo po samym starcie na drugi dzień prawie w ogóle nie mogłem gadać, bo jeszcze bardziej się załatwiłem i cały ten tydzień był taki delikatnie pod znakiem zapytania, bo niby nie miałem żadnej gorączki, nic jakiegoś super mega podejrzanego się nie działo, ale czułem po organizmie, że coś tam jest nie tak. Tętno spoczynkowe też było na odpowiednim poziomie, ale na przykład w moim przypadku no, znaczy nie tylko w moim, ale zauważyłem, że na przykład mocz
zamiast być taki jasny, słomkowaty bądź przezroczysty, no to zaczął być taki bardziej pomarańczowy czy też brązowy. Oraz bardzo, bardzo strasznie się pociłem na trenażerze, nawet jadąc sobie rekreacyjnie, co normalnie, co to nie jest normalne. I jakoś dawałem radę robić te treningi, czułem troszeczkę większy ból i troszeczkę wyższe tętno przy interwałach, ale jakoś na szczęście one wchodziły i udało się przez cały ten tydzień wykonać praktycznie wszystkie treningi, więc na razie jest ok. Właśnie dlatego dzisiaj bardzo, bardzo chciałem się przejechać na zewnątrz, ale tego nie zrobiłem z tego powodu, żeby się ewentualnie nie załatwić. Dodatkowo, wiadomo, podczas treningu człowiek się spoci, gdzieś tutaj przewieje i może być później nieciekawie i po co być, nie wiem, później tydzień wyłączony z gry i wiadomo, wszystko zaczynać od nowa. Więc dzisiaj trening zrobiony, oczywiście na trenażerze, pojeździłem 3 godzinki, około 200 watów, nawet po 2 godzinach zacząłem troszeczkę mocniej kręcić i tam leciało 220-230, więc nawet ok. Jeździło się dobrze, więc miejmy nadzieję, że już powoli wszystko wraca na dobrą drogę. Ja kiedyś bardzo, bardzo rzadko chorowałem, ale w momencie, kiedy pojawiły się dzieci i pierwsze dziecko poszło do żłobka, więc zaczęły się już powoli jakieś pierwsze częstsze choroby, a jak drugie dziecko poszło do żłobka, no to już jest podwójne kombo i tych chorób jest coraz więcej, coraz częściej, aczkolwiek biorę omega D3, jakieś tam inne witaminy i na pewno jest stanowczo lepiej i z każdą infekcją przechodzę ją jakoś łagodniej, no, więc może to ma taki wpływ. Dobra, ale podsumowując, ogólnie to była fajna zabawa. Mam nadzieję, że uda się w sezonie tam wiosenno-letnim wystartować w kolejnych imprezach cyklu Szutrów Śląskich, bo akurat te imprezy mi odpowiadają pod tym względem, że mogę przyjechać do Rybnika, gdzie mam około 3 godziny jazdy, prawie że całość autostradą, więc nawet dosyć szybko, mimo że to jest 350 km od Wrocławka i wystartować tam chyba jest w Wodzisławiu, w Rybniku, tam chyba ten rok było 2 razy w Rybniku i chyba w Bielsko-Biała, więc jeżeli będzie tylko szansa, będę miał zielone światło od żony, kierownika i w ogóle wszystko będzie na dobrej linii, to się pojedzie, wystartuje. Nie obiecuję, że w każdych, nie obiecuję, że to będzie minimum 3 czy 2, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo naprawdę tutaj organizacja jest bardzo fajna, zawsze przemyślane trasy. Myślę, że wszystkie trasy są mega przemyślane i że warto. Fajnie, jak organizatorem jest człowiek z pasją i zawsze będzie starał się, aby każdy szczegół był na wysokim poziomie, więc myślę, że warto. W tamtym roku widziałem, że frekwencja nie była aż jakaś super duża, ale może w tym roku to się delikatnie poprawi, więc tutaj bezinteresownie mogę zaprosić Was na starty, jeżeli jesteście z tamtych okolic. Mówię, jak będę mógł, to się pojawię. I może zbijemy piąteczkę. Też udało się właśnie z paroma welowidzami spotkać, pogadać. Był też inny youtuber z Velocreation. Też sobie trochę pogadaliśmy i na starcie, i po wszystkim, więc spoko. Wstępnie zapowiedziałem się, że będę chciał wystartować w mistrzostwach gravelowych u Tomka Marczyńskiego, więc zobaczymy. Akurat też jest w Rudach Raciborskich, więc też niedaleko Rybnika, więc wszystko się pięknie składa, byleby tylko wolne dostać i aby nie być znowu chorym. O, to też jest bardzo, bardzo ważne. I Wam tego też życzę, abyście byli zdrowi, bo teraz to chyba jest najważniejsze. Jest bardzo dużo zachorowań w tym czasie, więc mam nadzieję, że wszyscy się odżywiacie zdrowo i suplementujecie. No co, ja już wracam do domu. Słoneczko już niestety zaszło, robi się pochmurno, robi się niestety chlapa, więc co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.